Żona słynnego detektywa wiele przeżyła podczas ich burzliwego związku. Gwiazda publicznie skomentowała swoje małżeństwo. Rutkowski mógł być zaskoczony jej słowami. Żona Krzysztofa Rutkowskiego sporo przeżyła, zanim stanęli na ślubnym kobiercu. Małżeństwu minęło właśnie pół roku od złożenia przysięgi. Kobieta zdecydowała się wyznać prawdę o ich relacji. W swoich mediach społecznościowych opublikowała kilka słów o związku ze słynnym detektywem. Żona Rutkowskiego wyznała prawdę o ich relacji, zanim Krzysztof Rutkowski i Maja Plich stanęli na ślubnym kobiercu. Ich związek przeżył trudne chwile. Choć znają się już od 2012 roku, dopiero niedawno sformalizowali swój związek. Kobieta wybaczyła popularnemu detektywowi otwarty romans z wodzianką i w końcu przysięgli sobie wieczną miłość. Właśnie mija pół roku od ich ślubu. Jak podaje Pudelek, z tej okazji żona Rutkowskiego pozwoliła sobie na bardzo osobisty wpis w swoich mediach społecznościowych. Czas pędzi tak nieubłaganie, że nie mogę uwierzyć, iż dzisiaj mija już pół roku od naszego ślubu. Zawsze dużą uwagę przykładałam do symboliki liczb, zresztą widać to także po moich plecach. Tak dużo fajnych rzeczy udało się nam Krzysztofem zrobić razem przez te 6 ostatnich miesięcy, ale każdy nowy dzień przynosi nam kolejne cudowne chwile, rozpoczęła swój wpis Maja Rutkowski. Żona Krzysztofa Rutkowskiego opublikowała kilka wzruszających słów z okazji ich kolejnej miesięcznicy. W późniejszej części wpisu padło kilka niezwykle wzruszających słów. Kobieta przyznała, że bardzo kocha swojego męża i tęskni za nim podczas wyjazdów. Dziś po ciężkim tygodniu, po przejechaniu setek kilometrów każdego dnia marzę, aby dziś wrócić do Łodzi, zjeść kolację z moimi najbliższymi, wtulić się w mojego ukochanego. Kropka, ściskamy was cieplutko, zakończyła swój post kobieta. Dzisiaj grzeje, jeden. Kobieta usłyszała pisk psa z łazienki. Gdy weszła do środka, zobaczyła męża. Prawie zwymiotowała dwa. Wspaniała wiadomość dla kobiet. Dostaną większe emerytury, muszą spełnić jeden warunek. Do tej pory para doczekała się tylko jednego syna, Krzysztofa Juniora. Oprócz tego kobieta wychowuje również córkę ze swojego pierwszego małżeństwa. Najlepsze newsy dnia, źródło, Pudelek nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.